Kochani wolontariusze, wszyscy uczestnicy tegorocznej gali sukcesu, chciałabym przede wszystkim przesłać Wam gorące pozdrowienia ze Strasburga i bardzo żałuję, że w tym wspaniałym dniu nie mogę być osobiście w Sanoku, ale sercem, duszą i myślami jestem z Wami. Kochani, przede wszystkim chciałabym przesłać gorące podziękowania dla tych wszystkich, którzy angażują się w wolontariat. Cieszę się bardzo, że dwie najbardziej aktywne osoby, które poświęcają swój czas na pracę w wolontariacie, będą gośćmi moimi w Brukseli. Czekam, kochani, na Was bardzo gorąco, ale też składam wyrazy uznania, szacunku dla Was wszystkich, dla tych, którzy poświęcają swój czas dla drugiego człowieka. Uwierzcie mi, nie ma nic piękniejszego, jak dawanie z siebie drugiemu człowiekowi swojej cząstki, swojego czasu, swojej radości, swojego wsparcia. I ja zawsze wierzę, że taka dobroć wcześniej czy później do Was wróci. Więc kochani, naprawdę dziękuję Wam za to, że jesteście, że wiele osób w potrzebie może na Was liczyć, że jesteście takim płomyczkiem ciepła i radości wokół tych, którzy często są opuszczeni, niekiedy przez nawet najbliższe osoby. Pozdrawiam Was gorąco i wszystkim uczestnikom tej gali życzę przede wszystkim dobrych wakacji, odpoczynku, radości i bezpiecznego powrotu do domu i do zobaczenia. Pozdrawiam.